Dzień dobry, Natalia Barańska, witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Burmistrz miasta Dębica zaprasza na obchody święta 11 listopada, które rozpoczną się na Placu Gryfitów o godzinie 10 modlitwą przy figurze Matki Bożej Niepokalanej i złożeniem kwiatów. O godzinie 10.30 w kościele świętej Jadwigi odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny. Uroczystości na dębickim rynku rozpoczną się o godzinie 11.45. 2 listopada 1918 roku na rynku Nowej Dębicy zgromadzili się liczni mieszkańcy naszego miasta oraz członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy dzień wcześniej zdobyli i przejęli władzę nad koszarami wojskowymi. Już za kilka dni obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości. Serdecznie zachęcam i zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta do włączenia się w uroczystości organizowane w naszym mieście. Zachęcam do wywieszenia flag narodowych, do udziału w lekcji śpiewu patriotycznego. Bądźmy w tych dniach razem, bo jak pisał Tadeusz Gawryś, tylko silni i zjednoczeni wielkich rzeczy dokonać możemy. Uczcimy zatem Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu odbędzie się szereg imprez towarzyszących, pływanie dla niepodległej na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy. Początek o godzinie 12. Lekcja śpiewu patriotycznego w Ogrodzie Sióstr Służebniczek o godzinie 15. 12 listopada w Domu Kultury Mors nastąpi wręczenie honorowych odznaczeń i wyróżnień, a po nim koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie w Domu Kultury Mors. Po raz 11 Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej organizuje raut niepodległościowy, który odbędzie się 10 listopada w Domu Kultury Mors. Przedsięwzięcie o charakterze patriotycznym organizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej ma być lekcją historii i patriotyzmu, a także oryginalną formą wspólnego patriotycznego świętowania i wyrażania radości z tego, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju. Stefan Bieszczad, prezes Wspólnoty Ziemi Dębickiej, podkreśla, że organizacja rautu po raz 11 jest tradycją i pewnego rodzaju dorobkiem. Jak zawsze tradycyjnie chcemy skupić wszystkie środowiska, zaczynając od dzieci, młodzieży, kończąc na ludziach dojrzałych, którzy tą wolność posiadali we krwi, że tak powiem. I czujemy się odpowiedzialni za młode pokolenie, także 10 spotykamy się jak zwykle wieczorem, żeby świętować. Podobnie jak i w latach poprzednich zostanie rozstrzygnięty konkurs Niepodległość jest z nas. Drugie Liceum współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspólnota Ziemi Dębickiej przy organizacji tego rautu i organizuje corocznie ten konkurs. Konkurs jest dla dzieci ze szkół podstawowych, plastyczny, jak również retoryczny, gdzie chcemy kultywować również piękno języka polskiego i staramy się, żeby młodzież widziała, jak ważnym narzędziem jest język ojczysty i jak poprawnie go używać. I oczywiście odbyły się te konkursy, ale o rozwiązaniach dowiemy się już podczas gali, która odbędzie się 10 listopada. Laureaci konkursu Niepodległość jest z nas otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Stefana Bieszczada, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej. Podczas tegorocznej edycji rautu nie zabraknie prelekcji księdza profesora doktora habilitowanego Ireneusza Stolarczyka na temat błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, koncertu Magdaleny Białoruckiej Ogorzelec z zespołem i wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Po raz 14 odbył się Memoriał Dębickich Mistrzów Kazimierza Lipienia, Ryszarda Świerada i Andrzeja Skrzydlewskiego. W zawodach uczestniczyło prawie 50 młodych zawodników, w tym zaproszeni zapaśnicy ze Szwecji. Jak podkreśla Janusz Urbanik, prezes firmy Ventor, który od wielu lat wspiera sport, a szczególnie zapasy, że młodym ludziom trzeba pokazywać tych wielkich zapaśniczych mistrzów, aby chcieli osiągać sukcesy w tej dyscyplinie. Zapasy są ciężkim sportem, trudnym, wymagającym dużej, rzetelnej pracy. Na sukcesy trzeba sobie zapracować przez lata treningu, więc... Ale skoro byli mistrzowie, to i następni też mogą być. Kiedyś też można powiedzieć w trudnych warunkach, bo warunki były dużo trudniejsze, aniżeli dysponuje Wisłoka obecną halą i zapleczem sportowym, ale w tych
bardzo, można powiedzieć, prymitywnych warunkach wychowali się mistrzowie. Więc jeżeli ci młodzi ludzie i takie jakieś talenty wyłapiemy, którzy zapragną, będą mieli ambicje, to wszystko jest na dobrej drodze. Tym razem w zawodach na matach dębickiej hali sportowej KS Wisłoka wzięli udział młodsi zawodnicy. Robiliśmy już starszych, pomyśleliśmy sobie, że budujemy od podstaw nową sekcję. Mamy kilku chłopaków akurat w tym wieku i postanowiliśmy zorganizować zawody w grupie młodzików. Imprezę wsparli oprócz firmy Ventor także Starostwo Powiatowe, Miasto Dębica, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy. Od lat wspieramy tego typu inicjatywę, ponieważ trzeba pamiętać o tych ludziach. Raz o tych właśnie, którzy odeszli, a którzy budowali tą potęgę sportową, ale też i wizerunkową Polski w tamtych czasach, no a przede wszystkim Dębicy, bo jednak no, nie do pomyślenia dzisiaj jest, nie do wyobrażenia, żeby w sporcie takim ważnym i popularnym jak wtedy były zapasy, bo dzisiaj one są trochę na marginesie, ale kiedyś to była naprawdę no, jedna z najważniejszych dyscyplin olimpijskich w sporcie. I po pierwsze trzeba wspominać tamte czasy, a po drugie no, dawać szansę młodym, którzy tutaj na macie ćwiczą. Myślę, że jest to promocja dalej naszego miasta Dębica. Cieszymy się akurat w kategorii młodzików, ten turniej jest rozgrywany, gdzie mamy swoich adeptów tej sztuki zapasów i myślę, że dzisiaj ci nasi dębiczanie pokażą, jak się tutaj walczy i pewno liczę na medale naszych młodych adeptów tej sztuki. Piękna impreza, która upamiętnia dorobek sportowy naszych dębickich sportowców. Trzeba przypominać młodzieży, dzieciom o tym, że dębiczanie zdobywali takie medale i takie osiągnięcia w sporcie, bo to motywuje do pracy i do startowania w zawodach. Okazuje się, że podopieczni KS Wisłoka, którzy mają na koncie sukcesy w zapasach, realizują powoli swoje sportowe marzenia. Zostałeś mistrzem świata w zapasach. Zmagania młodych zawodników na macie oglądali samorządowcy i byli mistrzowie, którzy osiągali światowe sukcesy w tej dyscyplinie sportowej. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie.